Cześć podróżnicy z tej strony Piotrek. Witajcie w podcaście taka Podróżuje i Inspiruje, gdzie przygody, miejsca i ludzie łączą się w jedno niesamowite doświadczenie. Przygotujcie się na opowieści z całego świata, które zainspirują Was do spakowania walizek i wyruszenia w drogę. W naszym dzisiejszym podcaście zabierzemy Was na podróż do egzotycznego raju na Ziemi. Tematem przewodnim naszego spotkania będzie Nocibi, czyli klejnot Madagaskar. Odkryjemy, dlaczego warto wybrać to miejsce na swoją następną wyprawę. Dzisiaj porozmawiam z Sylwią, miłośniczką podróżowania, z którą zanurzymy się w kolorowy świat Madagaskaru, znany z jego niesamowitej flory, fauny i fascynującej kultury. Więc usiądźcie wygodnie i rozluźnijcie się, słuchając kolejnych opowieści. To już czas na naszą podróż. Cześć, Sylwią. Witaj, Piotrze. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie kierunek, który chyba każdemu z nas pozytywnie się kojarzy głównie z filmem i słynną postacią Królem Julianem. Tak, dzisiaj będziemy mówić o Madagaskarze, tak naprawdę o wyspie Nozibę, która jest położona 8 km na północny zachód od głównej wyspy Madagaskar, która tworzy wraz z innymi nosami, czyli po malgasku wyspami, archipelag północnego Madagaskaru. A jak dostaniemy się na tę wyspę? Na wyspę Nosybe można polecieć z Polski bezpośrednio z biurem podróży taka Lot trwa około 10,5 godziny. Ej, czy to jest wygodny lot? Jak to wygląda w praktyce? E, tak, jest to bardzo wygodny lot. Lecimy Dreamlinerem, mamy samolot szerokokadłubowy, mamy sporo miejsca. Dodatkowo mamy posiłki w ramach przelotu. Dwa posiłki, tak. I um, przed każdym fotelem są monitorki, więc możemy sobie obejrzeć film, posłuchać ulubionej muzyki, pograć w gry. Także bardzo przyjemnie. Brzmi to na tyle dobrze, że chyba warto ze sobą wziąć całą rodzinę? I tak, jak najbardziej. Madagaskar jest to idealny kierunek na rodzinny wyjazd. Atrakcji dla dzieci nie brakuje. Tutaj można wspomnieć o słynnych mm, kamelonach i oczywiście lemurach. No właśnie, czy, to jest, czy tej wyspy Nosibi możemy się dostać właśnie na główną wyspę Madagaskar? Tak, jak najbardziej. Można się dostać poprzez przeprawę promową albo samolotem i jak najbardziej zwiedzić podczas takiej jednodniowej wycieczki fakultatywnej wyspę główną Madagaskar, albo polecieć na Nosibę i w ramach naszej wycieczki objazdowej już dalej z grupą zwiedzać tą główną wyspę Madagaskar, która słynie z tych przepięknych baobabów i tych pręgowanych Leburów. No, właśnie wyrwałaś mi te baobaby z języka, że tak powiem. Jeżeli chodzi o te ogromne drzewa, w rzeczywistości robią takie wrażenie. Czy one są rzeczywiście aż takie duże? Jeśli chodzi o wyspę Nosy B, tutaj znajdziemy tak naprawdę jeden baobab, który jest do zobaczenia podczas wycieczki w rezerwacie Lokobe. Jest to święte drzewo dla malgaszów, i tutaj też warto zwrócić uwagę, żeby gdzieś tam mieć odpowiedni strój, bo trzeba okryć ramiona i nogi. Natomiast te um, olbrzymie aleje baobabów zobaczymy właśnie na głównej wyspie Madagaskar. Lemury, baobaby. Co jeszcze możemy zobaczyć na Madagaskarze? Madagaskar to przede wszystkim właściwie wyspa Nosy Bebe, o niej tutaj głównie będę mówić. To przepiękne plaże. I takim numerem jeden według mnie jest rejs na wycieczkę Nosy i ranża, bo jest to absolutnie przepiękna wyspa z niesamowicie białym, miałkim, pudrowym piaskiem. To tak naprawdę są dwie wyspy połączone ze sobą piaszczystą groblą, i groblą możemy spacerować w zależności od przypływu, odpływu tutaj. Jest ona szersza bądź węższa, natomiast jest to miejsce absolutnie niezwykłe. Kolor wody mieni się po prostu od takiego ciemnego niebieskiego: im bliżej dopływamy do wyspy, jest po prostu taki turkusowy, błękitny, przejrzysty. A na pewno warto wybrać się na punkt widokowy, z którego możemy właśnie obserwować tą piękną lagunę brzmi troszeczkę jak Malediwy. Czy te rafy koralowe właśnie fani tego kierunku również tutaj będą zadowoleni? E, tak, bo e, jak najbardziej. E, powiem, powiem szczerze, że jeśli chodzi o nosy i Rangę, no to tutaj absolutnie nie może się powstydzić i nie jest gorsza od Malediwów, wręcz przeciwnie, jest przepiękna. A jeśli chodzi o rafę koralowe, o których wspomniałeś, no to tutaj bym poleciła e, Nocy Tanikeli. E, jest to kolejna wyspa e, z przepiękną rafą koralową, co jest też dużym atutem że snurkowanie możemy zacząć od brzegu, bo tak naprawdę z plaży już możemy sobie przepłynąć kawałek i tarafa się zaczyna. Jest ona naprawdę przepiękna, kolorowa i możemy spotkać olbrzymie żółwie morskie. Chyba zaraz ubiorę kąpielówki i pójdę na plażę. <grymne> Sylwio, generalnie um, pięknie nam to wszystko opowiadasz, ale um, też nas na pewno i naszych widzów um, będzie ciekawiło, jak wygląda ta kultura, bo to jest też um, kraj um, w sumie afrykański, tak? Jakie różnice zauważyłaś? E, tak, no jest to kraj afrykański, natomiast Malgasze, mieszkańcy Madagaskaru, um, są bardzo uprzejmi. Jest to jeszcze taki kierunek dziwiczy, nieodkryty, więc my jesteśmy też dla. Lokalnej, lokalnych mieszkańców, taką też poniekąd atrakcją, tak? Oni, no, zwłaszcza małe dzieci, przychodzą do nas, one chcą się pobawić, biorą nas za ręce y, i gdzieś tam jest taka fajna interakcja, czuć też taką bezinteresowność i, i taki uśmiech, taką przyjazność. To no właśnie, wspomniałaś o dzieciach, hmm, wspomina się, często się mówi, że warto coś wziąć do Madagaskaru. O czym należałoby pamiętać, właśnie szczególnie mając na uwadze lokalną społeczność? E, tak, no jeśli chodzi o Madagaskar, tutaj No, Sibę, no to, jest, to jest jeden z, z biedniejszych kierunków, więc tutaj, jeżeli mamy w bagażu e, troszeczkę miejsca, no to warto e, parę rzeczy przywieźć. Na co bym zwróciła uwagę? E, to na pewno są jakieś kredki, to są przybory szkolne, jakieś zeszyty, jakieś ubranka. No, raczej odradzam tutaj przywożenie cukierków, bo to tylko przynosi więcej złego niż dobrego, bo w, gdzieś tam opieka medyczna dla lokalnych mieszkańców no, nie jest na jakimś rewelacyjnym poziomie, więc nie przysparzamy im więcej kłopotów, tylko, tylko chcemy pomóc. Czyli właśnie dobrze podkreśliłaś, że chcemy pomóc. Czy dawanie pieniędzy będzie w tym momencie dobrym rozwiązaniem, czy proponuje coś innego właśnie? Ja jestem raczej zwolenniczką tutaj dawania wędki, a nie marchewki, tak? Zasada kija marchewki. Tutaj chodzi o to, żeby dać możliwość mieszkańcom zarobienia, a nie dawania pieniędzy po prostu za nic, tak? Lepiej po prostu pójść na stragan, kupić lokalne produkty, lepiej skorzystać z jakiejś wycieczki fakultatywnej, tak, żeby tutaj lokalni przewodnicy mogli też zarabiać, czy, czy w inny sposób, obdarować, ale nie dawać pieniądza. Także rozumiemy. Nie uczymy złych nawyków takim razie. tak razie. Dokładnie tak. Sylwio, jak wyglądają miasta w Afryce? Bo na pewno różnią się znacznie od tych europejskich. No tutaj wiadomo, że jesteśmy w Afryce, więc te miasta różnią się troszeczkę od naszych, tej europejskich. Jeśli chodzi o Wyspę nosi tak naprawdę tutaj mamy jedno główne miasto, to jest stolica Wyspy Helwil. Jest to miasto gdzieś tam z asfaltowanymi drogami. Są sklepiki, są bary, jakieś kawiarenki, ale to wygląda troszeczkę inaczej niż u nas. Nie będzie takich głównych, dużych alei, deptaków, promenad czy, czy jakichś galerii handlowych. Nie, tego absolutnie tutaj nie spotkamy. Um, w Halville główną atrakcją jest tak naprawdę lokalny targ, duży market, gdzie możemy spotkać i zakupić fajne też lokalne pamiątki, czy owoce, warzywa. Tak A... to wygląda. W tym przypadku jak najła naj najłatwiej byłoby się przetransportować z hotelu, czy tutaj z miejsca, gdzie nocujemy, czy, czy właśnie lepiej, czy są jakieś lokalne środki transportu, czy może wypożyczyć auto? Jak to wygląda na miejscu? Jeśli chodzi o jakość dróg na nosy B, no nie jest ona najlepszej jakości. tak? Poza tak naprawdę tą stolicą Hellwil, większość dróg jest no, w kiepskiej jakości, w kiepskim stanie. Są często dziurawe. Po drogach chodzą mieszkańcy, po drogach chodzą krowy zebu. także Raczej nie polecam tutaj wypożyczenia samochodu. Po, po dru drugą kwestią jest też e, ruch, tak? Przepisy ruchu drogowego praktycznie tutaj nie istnieją. Ten, kto jest większy, e, ten po prostu jedzie jako pierwszy. Tak, tak to wygląda. Więc wracając do Twojego pytania, e, czym najlepiej? E, myślę, że też fajną opcją jest tuk. -tuk. E, to jest też e, atrakcja sama w sobie przejażdżka takim środkiem transportu. No a oczywiście w, e, drugą formą no, to są wycieczki już zorganizowane z przewodnikiem. No tak, no i właśnie tym tuktukiem, który wy wygląda typowo, właśnie na Madagaskarze słyszałem. A tak, on jest troszeczkę inny od takiego tuktuka na przykład w Tajlandii, e, bo jest cały jakby przykryty. E, z dachem e, wsiadamy do takiego żółtego. E, trochę samochodzik, taki mały autobusik, a w Tajlandii no, są takie tuktuki z motorkiem, gdzie po prostu my siedzimy na przyczepce, więc to taka jest różnica, ale jest wygodnie, jest przyjemnie, więc warto z tego skorzystać. I można powiedzieć, to już jest sama w sobie atrakcja turystyczna. Zdecydowanie. I tą atrakcją turystyczną chcielibyśmy na przykład udać do miasta na imprezę. Czy jest to możliwe? No, jeśli chodzi o imprezy, to tutaj tak naprawdę y, głównym i y, takim drugim miasteczkiem, y, gdzie coś się dzieje, to jest a i tam faktycznie znajdziemy kilka, kilka barów, kilka klubów. Natomiast może tutaj, no nie jest jeszcze to tak popularne jak w Tajlandii, tak? Wychodzenie, jeżdżenie na takie imprezy wieczorami. Mimo wszystko jest możliwe. Mimo wszystko, oczywiście, jest możliwe. Jasne. Na pewno łatwo jest gdzieś tam, jeżeli nam zależy, na takiej troszeczkę bardziej miasteczku, gdzie coś się dzieje, no to po prostu wybór takiego miejsca, tak? Po prostu hotel w tej miejscowości. I tak naprawdę tutaj już możemy po prostu sobie przejść. Jesteśmy w temacie miasta. Jaką walutą najlepiej się posługiwać? Jaki język tam obowiązuje? No i co warto? przywieźć przede wszystkim z Madagaskaru? Okej, okay, to po kolei <laughs> zacznijmy od języku. E, tutaj na e, Madagaskarze Nosibę jest język malgaski, e, natomiast językiem urzędowym jest język francuski. Więc prędzej porozumiemy się w języku francuskim niż angielskim, aczkolwiek e, Sporo osób, zwłaszcza w hotelach czy, czy z takiej obsługi gdzieś tam po angielsku się porozumiewa. Jeżeli nie angielski, nie francuski, no możemy jeszcze ewentualnie spróbować po włosku, bo jest to dosyć popularna destynacja dla Włochów właśnie. A jak żaden z tych języków, no to pozostają nam migi i nie ma też z tym absolutnie problemu. Jasne, wchodzę do sklepu, posługuję się językiem angielskim, francuskim, może nawet włoskim, ale na co szczególnie zwrócę uwagę? Co mi przykuje właśnie mój wzrok i co będę chciał przywieźć z Madagaskaru? Z Madagaskaru warto przywieźć kolorowe, ręcznie barwione chusty, tak zwane batiki, które przydadzą się nam poniekąd też na plaży tutaj. Później można też przywieźć ręcznie tkane obrusy, firany. To tak bardziej myślę dla pań. Jeśli chodzi o inne rzeczy, no to na pewno są to przyprawy i tutaj zwróciłabym uwagę na wanilię, bo też niewiele osób wie, że tak naprawdę Madagaskar jest głównym eksporterem wanilii, więc wanilia jest naprawdę e, rewelacyjna. Warto ją sobie przywieźć do Polski. E, co więcej, e, rum. To jest też ciekawa... Brzmi e, tak, brzmi świetnie i smakuje świetnie. <gry> rum, e, jest kilka rodzajów rumu tak naprawdę. Ma, może być rum e, czekoladowy, może być rum właśnie w środku z laską wanilii, z tamaryndowcem, z mango, e, z owocem e, tutaj chlebowca, czyli z jackfruitem. Możliwości jest naprawdę sporo. E, wszystko zależy od naszych tak naprawdę preferencji kubków smakowych. Co jeszcze tak przychodzi mi do głowy? To są olejki eteryczne i tutaj jeden z takich najbardziej popularnych to jest olejek ylang-ylang. Brzmi to fantastycznie. Ja zabieram wanilię, biorę przede wszystkim rum ze sobą, idę do kasy i chciałbym zapłacić. Jaką walutą w takim razie musiałbym tutaj dokonać tej transakcji? Jeśli chodzi o wyspę, można płacić w euro. Możemy oczywiście euro wymienić sobie na lokalną walutę. To są ariery malgaskie. Natomiast jeżeli zapłacimy w euro, no to na pewno musimy się spodziewać, że resztę dostaniemy właśnie w arierach. Jeśli chodzi o płatności jeszcze, tutaj może dodam, że zabieramy ze sobą na Nozibę gotówkę, ponieważ bankomatów, są, bankomaty z tego co wiem są dwa na wyspie i ogólnie płatności kartą nie są tutaj popularne. Właśnie uprzedziłaś znowu moje pytanie, czyli karta nie, o czym jeszcze należy w takim razie pamiętać, czym będzie się to różniło, może gniazdka inne? Jeśli chodzi o gniazdka, tutaj żadne wtyczki nie są nam potrzebne, bo gniazdka wyglądają dokładnie identycznie jak w Polsce. Podcast Itaka przenosi Was na wakacje marzeń? Odwiedźcie naszą stronę www.itaka.pl i wybierzcie swoje wymarzone wakacje. Itaka, z nami podróżowanie to czysta przyjemność. Sylwio, jest to kraj afrykański. Wiele osób może mieć obawy z wyjazdem właśnie do takiego kraju odległego, przede wszystkim, ale również dla nas nieznanego. Czy o czymś jeszcze warto pamiętać? Mówię tutaj, mam na myśli głównie szczepienia. Czy jest to kraj bezpieczny dla nas, dla Europejczyków? A jeśli chodzi o szczepienia, tutaj nie są one obowiązkowe. Oczywiście można się zaszczepić. To, co zaleca WHO, to jest dur brzuszny, tężec, polio, błonnica, zapalenie wątroby typu A i B. Natomiast, tak jak wspomniałam, nie jest to oczywiście wymagane. Jeżeli chodzi o to, na co zwróciłabym uwagę, no to na pewno profilaktyka antymalaryczna. I tutaj środki przeciw owadom o, o wysokim stężeniu. Jeżeli też wybieramy się na przykład do, na safari, wybieramy się do, na spacer po dżungli, to zabieramy też odpowiednie, odpowiedni strój, czyli jakieś spodnie z dłuższą nogawką, koszula lekka, przewiewna. No i oczywiście korzystamy na miejscu z klimatyzacji w pomieszczeniach. Jeżeli już jesteśmy przy temacie bezpieczeństwa, czy jeszcze warto o czymś pamiętać? Mam to na myśli ubezpieczenie? Tak, to jest bardzo istotna rzecz i o tym należy pamiętać, bo jest to kierunek, mówi się też, że na, na krańcu świata, tak? Na końcu świata, więc wybierając się tak daleko, należy zadbać o odpowiednie, wysokie ubezpieczenie, bo tutaj też opieka zdrowotna jest na podstawowym poziomie. Oczywiście jest szpital prywatny w miasteczku Helville, natomiast no to, to troszeczkę wyna, inaczej wygląda niż u nas w w Polsce czy Europie. Te, często też bardziej um, zaawansowane jakieś tutaj schorzenia czy problemy mogą się wiązać z tym, że trzeba będzie przetransportować się do innego kraju. Także bardzo ważne jest zadbanie o wysokie ubezpieczenie. Tak, tutaj myślę, że warto to podkreślić, bo to jest kraj rzeczywiście afrykański. Tak jak wspomniałaś, leczenie jest na troszeczkę słabszym poziomie niż u nas na miejscu. Także uczulamy, że warto po prostu zadbać o siebie i o najbliższych, nie robić w sobie problemów i po prostu w tym przypadku zwiększyć to ubezpieczenie no tutaj do maksimum na, na najwyższym poziomie, Dokładnie. jakim. Możemy. A jeśli pozwolisz, jeszcze chciałabym wrócić do tej kwestii komarów, bo, bo o tym też nie wspomniałam. A to jest dosyć istotne, jeżeli chodzi o hotele, to tak naprawdę obsługa też każdego dnia, my jesteśmy na kolacji, a obsługa każdego dnia wieczorem spryskuje nasz pokój przeciwko komarom. Tak samo takie miejsca ogólnodostępne typu restauracja, lobby, więc tak naprawdę tych komarów praktycznie nie ma dużo. Ja nie spotkałam, powiem szczerze, dużo komarów na, na Nosibę. Skoro wiemy, że jest już bezpiecznie i nie, tak. musi, nie mamy się o co obawiać, to ahoj przygodo, tak? Na co jeszcze warto um, wybrać się na Madagaskarze, właściwie no Be, tak? Tak, no możliwości jest sporo, tak? Na, 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 moim top to jest oczywiście Nosy i Ranja, o której już wspomniałam. Później mamy nosę Komba, która słynie z Lemurów, Nosy Tanikeli, która słynie z Rafy, ale możemy się też wybrać na wycieczkę dookoła wyspy no B. E, i tutaj fajniejszym punktem będzie najwyższy szczyt wyspy Wyspy Monte Paso, z którego możemy obserwować e, praktycznie całe wybrzeże Nosibe i jeszcze sąsied sąsiednie wyspy. Jest to naprawdę przepiękne miejsce, zwłaszcza na zachód słońca. E, co jeszcze? Możemy się wybrać do rezerwatu Lokobę. Z Hellville e, przepłyniemy do tego rezerwatu i tam już z lokalnym, wykwalifikowanym przewodnikiem mamy spacer po dżungli e, i tam też możemy spotkać różne rodzaje ile murów e, i kameleonów, co jest też ciekawe, w tym miejscu można spotkać nano kamelona, który jest najmniejszym kameleonem na świecie, bo ma niecałe, niecałą jedną cal, za, 2,54, takie maleństwo, tak. Sylwia, podsumujmy może w takim razie, dla kogo jest ten Madagaskar? Kto powinien koniecznie zobaczyć ten kierunek? Kto być może nie, nie powinien go zobaczyć? Według mnie Madagaskar jest dla każdego. I tutaj jest dla fanów z nurkowania, tak? bo mamy przepiękne rafy koralowe. Jest dla fanów plażowania, bo naprawdę niesamowite plaże z miałkim białym piaskiem. Dla par. Na romantyczny wyjazd. Te zachody słońca nie mają sobie równych. Naprawdę nigdzie indziej nie zobaczymy tak pięknego zachodu, niebo po prostu płonie. Brzmi e... gorąco. E... Później rodziny z dziećmi jak najbardziej mamy atrakcje, właśnie jak kameleony, mamy lemury, więc to, to jest coś niesamowitego, co dzieci na pewno też chciałyby zobaczyć. Więc można powiedzieć, że dla wszystkich. Wspominałaś o fantastycznej przyrodzie i zwierzętach. Mi gdzieś się tam mignęło, przewinęło, że można spotkać wieloryby. Mit, legenda, czy, czy to prawda rzeczywiście? To prawda. Możemy spotkać na, w tych wodach wieloryby. I ja też miałam to szczęście, że podczas rejsu na wycieczkę Nosy i Ręża tutaj spotkaliśmy wieloryba. No Jest to niesamowite doświadczenie, jeżeli płyniemy i przed nami się wyłania taka ogromna płetwa. Tak, także wieloryby, delfiny, jak najbardziej w tych wodach Możemy spotkać, natomiast musimy mieć na uwadze, że to jest środowisko naturalne i albo się uda, albo nie. Sylwia, rozmawialiśmy jeszcze przez chwilkę, też gdzieś się przewinęła kuchnia, a to chyba jest istotne dla wielu smakoszy, dla fanów, żeby spróbować lokalnej kuchni. Na co właśnie tutaj, co ci najbardziej smakowało przede wszystkim na miejscu? Jeśli chodzi o kuchnię, no tutaj też trzeba mieć na uwadze, że jesteśmy w Afryce. To, to ta kuchnia wygląda troszeczkę inaczej. Mówię oczywiście o hotelach. To nie jest tak szeroki wybór jak w, w Turcji czy Egipcie. Wszystkie produkty są świeże, jedzenie jest naprawdę bardzo dobre. Tutaj sporo też wpływów kuchni włoskiej, więc i jakieś makarony, ale głównie kuchnia bazuje na rybach, owocach, morza. Jeżeli chodzi o mięso, to tutaj. Z krowy zebu, a lokalnej możemy spróbować przy smaków. Natomiast to też są przede wszystkim przepyszne, świeże owoce, jak wspomniane wcześniej jackfruit, jak mango, jak nie próbowałem. Jak smakuje jackfruit? Jest bardzo słodki, soczysty. No musisz spróbować. Kwaśny? Czy słodki bardziej? Słodki, zdecydowanie słodki. To myślę, że zachęciłaś mnie już skutecznie. Jest po co przyjechać na Madagaskar, chociażby po to, żeby spróbować tak Y jeszcze myślę, że nasi widzowie mają czasami obawy przy takich kierunkach, jeżeli chodzi o przepływy i odpływy. Y jak to rzeczywiście w praktyce wygląda? Y czy te plaże są pochłonięte w całości? I te plaże, które wa warto właśnie zobaczyć? Y tak, to jest fajne pytanie, y bo tutaj, tak, na Oceanie Atlantyckim zdarzają się przypływy i odpływy oceanu. One są uzależnione od faz Księżyca, więc tak naprawdę, no, w zależności od tej fazy raz, tej plaży będzie więcej, raz mniej. Natomiast jeżeli jest nawet odpływ, no to jest dodatkowa atrakcja, mamy przepiękną, szeroką, piaszczystą plażę, którą możemy sobie spacerować kilometrami. Jeśli chodzi o same plaże, to na wyspie wszystkie są ładne, natomiast tak naprawdę takim numerem jeden to jest na pewno plaża Andilana, taka biała z miałkim piaskiem, z przepięknymi palmami. Później bym tutaj zwróciła uwagę na plażę w miasteczku Ambatoloaka. Natomiast jeszcze wrócę, jeśli chodzi o plaże hotelowe, no to one też są równie ładne, naprawdę szerokie, pieszczyste i możemy nimi sobie spacerować. Czyli podrowy piaseczek to nie jest mit. Mamy tutaj najlepsze plaże, jakie możemy sobie wymarzyć. Do tego nas zachęciłaś, że są wyspy, na których zobaczymy wodę, jak na Malediwach. Fantastyczne rafy koralowe. No podsumowując, nic, tylko już się pakować i rzeczywiście jechać lecieć na Madagaskar. Dokładnie, zdecydowanie warto, bo jest tutaj naprawdę niesamowita przyroda, która jest e, tak naprawdę unikatowa też na skalę światową, bo jest tutaj wiele takich e, gatunków, które występują tylko i wyłącznie tutaj, na tym terenie. A będąc przy temacie właśnie pakowania się, czy są jeszcze rzeczy, o których należy pamiętać? Nie powinniśmy o nich zapominać i o których e, no, warto e, wiedzieć przed tym wyjazdem. Co na pewno zapakować do walizki, to kremy z wysokim filtrem. Na tej wysokości słońce naprawdę przypala mocno, a nie chcemy na wakacjach mieć udaru czy poparzeń, więc krem obowiązkowo, standardowo nakrycia głowy, repelenty na komary. Co jeszcze? Dużą dawkę dobrego humoru. O jakich dokumentach jeszcze powinniśmy pamiętać? Czy są na miejscu wizy, czy są jakieś formularze do wypełnienia? Obowiązkowym dokumentem jest paszport. Paszport powinien być ważny jeszcze pół roku od powrotu do Polski. Powinien też posiadać trzy wolne strony. Później, jeśli chodzi o wizę do, dla pobytów do 15 dni, jest ona bezpłatna. Możemy ją uzyskać na lotnisku. Musimy uiścić opłatę graniczną w wysokości 10 euro. Jeżeli chodzi o pobyty do 30 dni, koszt to jest około 35 euro za osobę. Wspomniałeś o formularzach. Tak, takie formularze trzeba wypełnić. Jest to formularz wizowy i karta migracyjna i je wypełniamy na lotnisku. Sylwio, fantastycznie nas przygotowałaś w tę podróż. Tak jak wspominaliśmy, chyba już teraz nic nie pozostaje nam więcej, jak spakować walizki, wybrać okay. odpowiedni hotel i udać się do, na NoSibie. Tak, dokładnie. Już wszyscy jesteśmy gotowi, mamy wiedzę. Nic innego nam nie pozostaje, jak wybrać wycieczkę dla siebie i lecieć do raju. Bardzo dziękujemy Ci w takim razie, Sylwia. Do zobaczenia. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego podcastu. Jeśli podobał Wam się odcinek, zasubskrybujcie nas w swojej ulubionej aplikacji podcastowej i odwiedźcie naszą stronę www.itaka.pl po więcej wakacyjnych inspiracji. Mamy jeszcze tyle do odkrycia. Dziękujemy, że byliście z nami. Ja z tego miejsca jeszcze raz dziękuję Sylwii za tę wspaniałą rozmowę. Ja również dziękuję. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!